Tomasz, mamy rozmach coraz większy, nie? Mamy. Dzisiaj jesteśmy w Chocianowiec. Jesteśmy prawie nad morzem. Już dużo nam nie brakuje. Witam serdecznie, dzisiaj jesteśmy w Chocianowcu. Mamy taką fajną instalację, miło bardzo, na garażu 6 kW, robimy dokładnie 6.30 na panelach 455 W Yasolara, no i oczywiście z growatem naszym. Widzimy co najlepsze, teraz słuchajcie, pokażę wam jaki mamy plan dzisiaj. Chcemy dzisiaj zrobić dwie instalacje, dwie szóstki. Jeden to co widzimy tutaj, drugi. Teraz wam pokażę, Daszek. Tu chłopaki już robią szyny, kotwią, a drugi mamy plan jeszcze zrobić tutaj instalację, też 6 kW. Akurat tak fajnie nam się złożyło, że mamy dwie instalacje, no planowaliśmy to dwa dni robić, ale ja widzę, że takie tempo tu chłopaki narzucili, że prawdopodobnie uda nam się dzisiaj zrobić obydwie. Zobaczymy pod koniec dnia. Panie Władku, takie pan dzisiaj tempo nałożył tutaj z tymi klemami. Normalnie tempo jest, że chłopaki jak dzisiaj. Jak na wyścigę. Jak na wyścigę, że chłopaki dzisiaj dwie chyba pociągną jednego dnia. Jak to się mówi o ten pierwszeństwo. A która godzina jest w ogóle? Która godzina? Nie wiem. Tak na słońce to gdzieś tak będzie chłopaki. Nie, chyba 10 by była. Chyba 10. Ale to jest nieźle, myślę, że koło 12 powinniśmy skończyć jedną. Tutaj mamy. W garażu robimy falowniczek. Mamy już tutaj naszego growacika. No jeszcze troszkę tutaj zostało do zrobienia. Zobaczcie, godzina 14. Pokażę wam, co już mamy zrobione. Mamy tutaj naszą szósteczkę na 455. A tam, za chwilę pokażę wam, widać Adriana. Robimy drugą szósteczkę. Godzina 14, słuchajcie. Idealny daszek. A dzisiaj na akord. Władziu, jak dzisiaj samopoczucie? Daleko do domu dzisiaj? Daleko. Na piechotę nie dojdę. Tomasz! Jak się idzie ciągnięcie druta? No i słuchajcie, godzina 16 i patrzcie, mamy drugą szósteczkę zrobioną, czyli jednak można. W sumie to żeśmy 12 dzisiaj walnęli z dwoma falownikami, jeszcze by coś zrobił dzisiaj, nie? Jeszcze jedną szóstką sąsiada, tak. Adrian. Przebrązowiały ci te włoski dzisiaj. No, trochę tak. Trochę tak. No i Władziu znowu odwraca uwagę klienta. Tak, już to jest nam znane. Standard. A pan jak się za robotę wziął? Ty Władziu, co? Że sam sobie zrobiłeś wolne? Tak. Ja. Normalnie, po prostu zastrajkowałem. Ty. Mam dowód w sądzie, Władek. Jak nic. A gdzie ty tam idziesz, no? Uciekł już, już jest, fajny radcik. Władek, my to już prawie weekend mamy, nie? Nie, to są. Co my z nimi mamy? Ale patrz jak go żona zmobilizowała. Żona go mobilizuje, w krzak. O, Adrianko, to o tobie mowa. Taki ja papierek ci podsunę i musisz to podpisać. Tak, bo też tutaj wizerunek twój. Adrian. Twój. Nasz. Nasz wizerunek, no.